Witam Państwa bardzo serdecznie na wykładzie wydziałowym, wykładzie otwartym Wydziału Neofilologii. Dziękuję Państwu, że Państwo o tej porze przybyli. Najwyraźniej nic się nie zmieniło od lat 80. i wszystkie fajne rzeczy zaczynają się o godzinie 13. W młodszej części widowni wyjaśnię, że o tej porze otwierały się sklepy monopolowe. Ja nazywam się Maciej Kanert, jestem pracownikiem adiunktem w Katedrze Orientalistyki Wydziału Neofilologii UAM. Chciałem się opowiedzieć Państwu na kilka słów na ten temat, z tym, że przedstawiając się jeszcze, nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o pedagogikę, to w ogóle nie jest moja specjalność. Pierwotna specjalność to jest historia Japonii. Natomiast zajmuję się też zarządzaniem, jakby z punktu widzenia zarządzania zmianą, troszeczkę studiowałem, w jaki sposób Japończycy podchodzą do reformowania swojego systemu edukacji, spraw związanych z edukacją, dlatego też z tego punktu widzenia będę Państwu różne rzeczy opowiadał. Natomiast oczywiście będę też mówił różne rzeczy na temat samego systemu edukacji, ale na tym się nie skupiam. Proszę o tym pamiętać. Z racji też tej, że nie mamy po prostu na to czasu, no i tej, że na tym tak dobrze się nie znam. To jest dryplan na dzisiaj. Najpierw krótko opowiem Państwu o backgroundzie, jakby jakie są japońskie tradycje edukacyjne. To jest może nie jakoś bardzo ważna informacja, ale jednak troszeczkę ważna. Później przedstawię krótko japoński system edukacji jako taki, jakie tam są najważniejsze instytucje. Powiem kilka z mojego punktu widzenia zalet i wad tegoż systemu, szczególnie wad, żeby Państwo wiedzieli, że mój entuzjazm nie wynika z jakiegoś ślepego entuzjazmu, tylko po prostu staram się przynajmniej w obiektywny sposób oceniać zalety tego systemu i tego, w jaki sposób Japończycy go reformują. Po czym przedstawię przesłanki, na jakich opiera się rząd japoński, Ministerstwo Edukacji, dokonując reform obecnie, a następnie przedstawię, jak te reformy są dokonywane. Przede wszystkim dokument, który nazywa się Podstawowe Zalecenia Edukacyjne, coś, co odpowiada polskiej podstawie programowej, oraz dwa projekty, które dotyczą już jakby działań nie bezpośrednio związanych z podstawą programową, tylko działań związanych z reformowaniem sposobu i treści uczenia. To są projekty związane z wprowadzaniem technologii informatycznych i komputerowych oraz z tak zwaną edukacją dla przedsiębiorczości. I na końcu kilka słów podsumowania. To, co Państwo widzą teraz na slajdzie, to jest szkoła japońska mniej więcej w połowie XIX wieku. Pomijając zamierzchłe mroki historii, ważne jest, żeby wiedzieć, że Japonia ma tradycję edukacji masowej, dużo bardziej rozwiniętą niż Europa. W tym okresie, mniej więcej od początku XVII wieku, zaczęły w Japonii się rozwijać tak zwane szkoły przyświątynne. To się po japońsku nazywa terakoya, co nie ma tutaj żadnego znaczenia. Było ono prowadzone przy świątyniach buddyjskich nie dlatego, żeby zawsze nauczycielami byli mnisi, bo niekoniecznie byli, tylko dlatego po prostu, że te świątynie buddyjskie pełniły funkcję czegoś w rodzaju lokalnego urzędu stanu cywilnego, czy lokalnego urzędu do spraw kontroli ludności. Prawdopodobnie z tego powodu stały się one właśnie miejscem, gdzie prowadzono takie szkoły. I to spowodowało, że w Japonii liczba osób potrafiących czytać i pisać była dużo, dużo wyższa niż wszędzie na świecie. W połowie wieku XIX to było około 70-80%, kiedy w dużych miastach na zachodzie Europy, na przykład w miastach Wielkiej Brytanii, to było na poziomie 20 paru %, nie mówiąc już o takich krajach jak na przykład Rosja, gdzie było te 20%, na przykład w miastach zostało osiągnięte jeszcze później. Także taka tradycja w Japonii istniała i ona została, była jakby fundamentem do tego, żeby wprowadzić w latach 70. XIX wieku już taki styl edukacji wzorowany na edukacji europejskiej, ściśle rzecz biorąc na francuskiej. Japoński system edukacji, tu widzą Państwo głównych aktorów tegoż systemu. Najważniejszą instytucją zgodnie z prawem edukacyjnym jest Ministerstwo Edukacji. Ono nazywa się tak naprawdę Ministerstwo Edukacji i Nauki. To prawo edukacyjne pochodzi z 2006 roku, jest nowym prawem, stare zostało w znacznej mierze zmienione. Ono obowiązywało od 1947 roku, czyli było to prawo prowadzone po wojnie, też pod wpływem pewnym władz okupacyjnych Stanów Zjednoczonych. Ministerstwo ma największe kompetencje, ono jest odpowiedzialne za reformowanie edukacji, za szkolenie nauczycieli. Natomiast tak naprawdę nie ma poza tym żadnych swoich organów terenowych, ponieważ w Japonii nie ma czegoś takiego jak kuratoria. Poza ministerstwem w administracji centralnej są inne
urzędy, takie jak na przykład to, co Państwo widzą, Centralna Komisja do Spraw Edukacji, ja celowo nie męczę Państwa japońskimi terminami, która to Centralna Komisja jest niezależną komisją, niezależnym ciałem działającym w ramach ministerstwa, ciałem doradczym, w którym zasiadają różnego rodzaju osoby związane z edukacją mniej lub bardziej bezpośrednio, więc niekoniecznie związane z edukacją, a na przykład związane z jakąś dziedziną nauki. I ta komisja doradza ministerstwu odnośnie różnego rodzaju działań związanych ze zmianą japońskiej podstawy programowej. Trzeci element, Komitet Rady Ministrów do spraw realizacji odnowy edukacji. Ta odnowa to jest troszkę trudne słowo, można by ją też lepiej troszkę przetłumaczyć, chociaż niedobrze by to brzmiało w nazwie instytucji, jakby aktywizacja, nadanie nowego wigoru, coś w tym rodzaju. Ten komitet został powołany w 2015 roku i on po prostu, tutaj włożyłem go po to, żeby Państwo zobaczyli, że dla rządu japońskiego to jest bardzo ważny temat. Jeżeli rząd japoński sporządza jakąś strategię dla Japonii, to jego integralną częścią, bardzo ważną jest strategia edukacyjna i umocowanie tych działań jest umocowaniem centralnym. Tutaj to chciałem podkreślić. Pod tą strzałką widzą Państwo element drugi bardzo ważny, mianowicie coś, co nazywa się w dosłownym tłumaczeniu Komisja do Spraw Edukacji. Mianowicie w Japonii nie ma kuratoriów i organem administracyjnym powołanym do prowadzenia szkół i realizowania wytycznych ministerstwa jest właśnie, są właśnie Komisje do Spraw Edukacji. Tak naprawdę te komisje nie pełnią funkcji decyzyjnej, one są doradczo, jakby przede wszystkim doradzają. Zgodnie z prawem funkcję decyzyjną pełni głowa danego ciała samorządowego. Natomiast rola komisji jest bardzo duża, dlatego że no, zajmuje się po prostu komisję na co dzień tym, że prowadzeniem szkół i wszystkimi innymi związanymi z tym sprawami. W Japonii poza komisjami najważniejszymi na poziomie prefektury, czyli czegoś, co odpowiada naszemu województwu, jest takich 47. Jest też 20 komisji wyznaczonych w większych miastach. Jest razem 1720 miejskich, gminnych i wiejskich komisji do spraw edukacji. To znaczy, że ciała samorządowe jakby są bardzo blisko szkołom, ich problemom, ale też wdrażaniu nowych rozwiązań czy nowych reform, jeśli chodzi o nauczanie. I to powoduje, że z jednej strony rola ministerstwa jest bardzo duża. Ministerstwo mówi, jakby wyznacza pewne kierunki działań, tworzy pewne dokumenty. Te dokumenty w postaci podstawowych zaleceń edukacyjnych, czyli odpowiednika podstawy programowej, one mają jakby wagę prawną, natomiast dokumenty również przygotowywane przez ministerstwo, coś, co można przetłumaczyć jako objaśnienie podstawy programowej, one już rangi prawnej nie mają. I te wytyczne są dosyć szczegółowe. Nawet duża część opinii publicznej, ludzi związanych z edukacją w Japonii uważa, że zbyt bardzo ministerstwo wtrąca się w edukację. Natomiast moje wrażenie troszeczkę jest inne. Na poziomie realizacji dowolność szkół realizowania tych wytycznych jest bardzo, bardzo duża. I to powoduje, że mamy do czynienia z tego rodzaju sytuacją, że ministerstwo coś wyznacza kierunek, komisje realizują to, po czym ministerstwo dostaje feedback i tak naprawdę to nie jest proces jednostronnej komunikacji, tylko dwustronnej komunikacji, który cały czas niejako prowadzi do udoskonalania tychże metod czy rozwiązań, które są przyjmowane. Ale o tym jeszcze będzie za chwilę. W każdym razie proszę zapamiętać, nie ma kuratoriów, są samorządowe komisje, które pełnią tak naprawdę w znacznej mierze ich rolę, o czym jeszcze za chwilę. Sam system edukacji, jak Państwo widzą tutaj na tym slajdzie, wygląda troszeczkę podobnie jak nasz system edukacji do niedawna, to znaczy jest szkoła podstawowa 6-letnia, potem jest 3-letnie gimnazjum, 3-letnie liceum, pomijam tutaj różne szczegółowe formy szkoły innego rodzaju po prostu, na przykład szkoły specjalne czy techniczne. Później mamy studia, najczęściej to są studia tylko licencjackie, 4-letnie, potem ewentualnie magisterskie i doktoranckie. Obowiązkowe jest uczęszczanie aż do gimnazjum, natomiast rzeczywistość jest taka, że 93% około uczniów gimnazjum idzie do liceum, więc tak naprawdę jest to rzecz powszechna i zasadniczo w Japonii nie ma takiego zjawiska, żeby w trakcie, bardzo rzadko, też niemal w ogóle w szkole podstawowej czy w gimnazjum ktoś
odchodzi ze szkoły, czy kończy naukę ze względów jakichś tam. Wszyscy zasadniczo szkołę kończą. W liceum, tych 93%, które do liceum pójdą, zasadniczo też w 99% oni to liceum skończą. Z tych 99%, 93%, które poszło do liceum, około 46% pójdzie na studia i skończy studia, więc to też jest dosyć duży procent. Szkół jest dużo, podstawowych około 20 tysięcy, gimnazjów 10 tysięcy, liceów 5 tysięcy, natomiast występują szkoły publiczne i szkoły prywatne i im wyżej, tym więcej szkół prywatnych. W przypadku szkół podstawowych szkoły prywatne niemalże ich nie ma, jest bardzo mało, natomiast w przypadku gimnazjów to już jest 10%, a w przypadku liceów to już jest 25% szkół prywatnych. Cechą charakterystyczną poza zwykłą, tu widzą Państwo zwykłą salę szkolną. Dzieci zawsze, no zawsze to może za dużo powiedziane, ale najczęściej w mundurkach się do szkoły udają. Cechą charakterystyczną japońskiego systemu, którego nie ma u nas, jest to, że poza zwykłą szkołą, o czym też jeszcze troszkę zaraz więcej powiem, mamy też coś, co nazywa się juku, czy też yobiko, czyli różnego rodzaju szkoły przygotowawcze do egzaminów na studia, czy też ewentualnie do liceów. Dlatego, że w japońskim systemie ukończenie odpowiedniej uczelni jest bardzo ważne dla otrzymania dobrej pracy. I dlatego też ten egzamin kończący liceum, powiedzmy, analogicznie nazwijmy go maturą, jest na tyle ważny, że uczniowie starają się najlepiej do niego przygotować i to powoduje, że bardzo często po ukończeniu nauki lekcji w zwykłej szkole idą po południu do tejże szkoły dodatkowej i tam jeszcze się uczą. Tych szkół jest bardzo dużo, to jest około 50 tysięcy szkół takich w całej Japonii. Co ciekawe, Japonia nie poświęca dużo pieniędzy na edukację, mimo tego, że jak zaraz powiem Państwu, osiąga bardzo dobre wyniki. Tylko 3,6% budżetu idzie na edukację i to jest znacznie poniżej średniej krajów OECD. Nawet jeżeli weźmiemy również koszta, które rodzice ponoszą na uczenie się w tych dodatkowych szkołach, popołudniowych szkołach, to również to jest 5,1 i to jest tak poniżej średniej. Natomiast najwyraźniej według ekspertów te pieniądze są bardzo dobrze wydatkowane. Japończycy też na pewne rzeczy nie wydają pieniędzy, na które te pieniądze są standardowo wydawane na przykład w naszych szkołach, o czym też za chwilę. Kilka słów jeszcze na temat nauczycieli. To po lewej stronie to jest zwykła scena z sali szkolnej, natomiast po prawej stronie to jest scena egzaminu dla nauczycieli, dlatego że dużo trudniej jest w Japonii zostać nauczycielem niż na przykład w Polsce. Oczywiście jest coś takiego, co nazywa się certyfikatem pracownika edukacji. To znaczy nie otrzymuje się automatycznie, ukończenie studiów nie jest automatycznie tytułem do pełnienia zawodu nauczyciela. Trzeba otrzymać ten certyfikat, natomiast jeżeli studia się skończyło i otrzymało się odpowiednią liczbę punktów ECTS, czy też jednostek, mówiąc po japońsku, to wówczas ten certyfikat się otrzymuje. Jeżeli jednak tych odpowiedniej liczby punktów się nie dostało, to wtedy są inne sposoby dostania takiego certyfikatu. Ale to nie wszystko, ponieważ trzeba zdać egzamin i to nie egzamin organizowany przez państwo czy ministerstwo, tylko egzamin organizowany przez ową komisję do spraw edukacji prefekturalną na poziomie, czyli naszego województwa. I ten egzamin jest bardzo trudny. Ten egzamin ma część pisemną, ustną. Ustna ma część indywidualną, rozmowę grupową, dyskusję z innymi uczestnikami i jeszcze innych elementów. I średnia zdawalność tego egzaminu w przypadku nauczycieli szkół podstawowych to jest 25%. A dosyć szok we mnie został wywołany, kiedy czytałem wywiad z pewną nauczycielką, która mówiła, że kiedy ona podchodziła do tego egzaminu, podchodziło 200 osób i zdało 5. I wydaje się to być dosyć dużą trudnością. Natomiast najwyraźniej są tacy, którzy zdają. Ten pan na dole to jest pan Goto, który skończył Uniwersytet Nanzan w Nagoi i zdał egzamin. No i teraz uniwersytet reklamuje się po prostu, że dobrze przygotowuje do tego egzaminu. Więc jest to też ważne z punktu widzenia marketingu uniwersytetu. Natomiast
Jest to bardzo rzecz ważna, ponieważ nie jest łatwo zostać nauczycielem. Dużo ludzi chce zostać nauczycielami, to znaczy bardzo dobrzy, nie wiem czy forma słowa dobry, którą użyłem, jest właściwa, ale osoby o dużym poziomie umiejętności uczenia zostają nauczycielami. Żeby było jeszcze trudniej, w 2005 roku ogłoszono, w 2007 roku weszło to w życie, nie można zostać nauczycielem na całe życie. To znaczy, jeżeli dostaje się certyfikat, po 10 latach ten certyfikat traci ważność. I żeby ten certyfikat odnowić, to w ciągu 3 ostatnich lat tego 10-letniego okresu trzeba skończyć 30 godzin kursu na uczelni wyznaczonej przez ministerstwo, to są uczelnie takie topowe, w każdej prefekturze jedna uczelnia, które mają specjalne studia dla, nie wiem, Ligi Mistrzów Nauczycieli, powiedzmy. Osoba, która kończy te studia, otrzymuje najlepszy certyfikat najwyższej rangi. I żeby było jeszcze ciekawiej, to koszty ukończenia tego kursu ponosi sam nauczyciel. One nie są nie w żaden sposób finansowane. Nauczyciele japońscy nie są dobrze płatni na początku. Oni startują niżej od średniej OECD, jeśli chodzi o wynagrodzenia, ale bardzo szybko można awansować. To zresztą jest tak, troszkę nie mamy czasu, to jest bardzo ciekawa kwestia. Nauczyciele są wysyłani do danej szkoły. Zdają w prefekturze egzamin, wiedzą, gdzie chcą pracować. Mogą oczywiście zdawać większej liczby prefektur. I prefektura, Komisja Edukacji Prefekturalna mówi, masz pracować w tej szkole. I to jest bardzo ważna cecha, dlatego że dzięki temu uzyskuje się balans, jakby równowagę poziomu nauczycieli we wszystkich szkołach, czy dąży się do takiej równowagi, a to powoduje też to, że nauczyciele mogą się uczyć od bardzo dobrych kolegów, co ogólnie rzecz biorąc jakby nakręca w dobrym kierunku ich poziom. Ponieważ te awanse zaszeregowania, powiedzmy, są stosunkowo szybkie, więc po pewnym czasie nauczyciele zarabiają całkiem nieźle, dlatego też mimo tego, że tak trudno zdać ten egzamin, to bardzo wiele osób do niego podchodzi, bardzo wiele osób chce być nauczycielami i według pewnych danych, które znalazłem, średnia pensja nauczyciela jest wyższa niż średnia pensja pracownika korporacji, co wydaje się dosyć w Polsce niemożliwe do osiągnięcia, jak Państwo zapewne wiedzą. Zalety, przede wszystkim po lewej stronie widzą Państwo zdjęcie, to zdjęcie fragmentu gazety z Okinawy, gdzie uczniowie liceum osiągnęli w międzynarodowym konkursie informatycznym, zdobyli nagrody i tam no, olbrzymi sukces odnieśli. I jeden element właśnie z cecha japońskiego systemu edukacji to jest taka po prostu, że to jest bardzo dobry system. To znaczy, jeśli chodzi o umiejętności, jakie otrzymują uczniowie. Japonia zajmuje bardzo wysokie miejsca w konkursach PISA. W 2015, czyli ostatnim roku, kiedy był przeprowadzany, w naukach przyrodniczych to było 2. miejsce, w matematyce 5., w czytaniu interpretacji 8., poprzedni raz była 4. I uważa się to, że jest to właśnie wpływ pewnych reform, które zrobiono, jeśli chodzi o podstawę programową. Ten spadek umiejętności czytania interpretacji, interpretacja tego spadku jest taka, że za dużo teraz się siedzi w telefonach, co Państwo pewnie znają z codzienności jako użytkownicy lub też posiadacze dzieci, które mają telefony i po prostu mniej się czyta i z tego powodu, ale oczywiście to też jest temat do jakichś tam dodatkowych działań. Zdjęcie po prawej stronie symbolizuje tutaj, dlatego że tytuł, ci z Państwa, którzy znają japoński, widzą, że tytuł jest równość szans, jeśli chodzi o edukację. Tutaj jakby jest to książka, która mówi o tym jako o problemie, natomiast w porównaniu z innymi krajami Japonia jest bardzo egalitarna, jeśli chodzi o edukację. Czy się chodzi do szkoły w Tokio, czy się chodzi do szkoły na wsi, gdzie jest 5 uczniów, to ten poziom będzie taki sam. Bardzo rząd tego pilnuje, jeśli chodzi o wyposażenie, jeśli chodzi o możliwości, jeśli chodzi o nauczycieli, jakość nauczycieli, jeśli wybaczą Państwo ten zwrot, to rzeczywiście ten poziom jest bardzo, bardzo podobny. I kiedy na przykład statystycznie różnica między najlepszym uczniem z najlepszej szkoły i najgorszej w Stanach Zjednoczonych wynosi 17%, w Japonii to jest 9 i to 9 to jest jeden z najlepszych wyników na świecie. Jeszcze jedna taka zaleta, która mi się bardzo podoba. Bardzo konkretna zaleta. W Japonii zawsze dzieci sprzątają szkołę. Tylko nie ma sprzątaczek, nie ma woźnych i bardzo mało w ogóle jest pracowników administracyjnych. Mi się to podoba, dlatego że uważam, że uczy to bardzo wielu pozytywnych cech dzieci.
porządku, pracy w grupie, odpowiedzialności, szacunku do czyjejś pracy, których nasza szkoła za bardzo nie uczy na co dzień, to ze swojego doświadczenia mówię. Natomiast japońska szkoła bardzo dużo na to zwraca uwagi i to nie jest kwestia tylko kulturowa, ale kwestia pewnych wyborów, jeśli chodzi o właśnie jakby praktykę edukacyjną, ponieważ jakby aktywności, które są wybierane przez nauczycieli, sposoby ich realizacji właśnie do tego mają zmierzać, to zupełnie informacja na boku, na przykład w klasach 1-3 główny nacisk nie jest kładziony na nabywanie umiejętności czysto edukacyjnych, poznawczych, ale tak naprawdę na współpracę z innymi dziećmi, pracę właśnie w grupie, dzielenie się obowiązkami. To jest tak, że są wydzielone pewne zadania do zrobienia w szkole czy w klasie i oczywiście na zmianę są realizowane. I to dotyczy całej szkoły, również toalet, wszystkiego po prostu. No bardzo, bardzo mi się to podoba, a tak jeszcze zupełnie z innej beczki, proszę pomyśleć, o ile wtedy mniej kosztują szkoły, jeżeli tych wszystkich pracowników nie trzeba zatrudniać, a koszty pracy są bardzo duże i wtedy te pieniądze można wydać na inne bardziej potrzebne szkole tak naprawdę działania. Ale oczywiście szkoła japońska ma również wiele wad. Po pierwsze, dzieci bardzo dużo pracują. Bardzo dużo się uczą, to po lewej stronie ta dziewczyna w opasce wygląda może optymistycznie, czy tak ładnie, ale naprawdę w porównaniu z naszymi dziećmi w szkołach mają dużo zajęć, są przeciążone. Zajęć lekcyjnych jest dużo więcej, ale też po zajęciach lekcyjnych są różne działania klubów, kółek, które są tak naprawdę obowiązkowe i często dziecko kończy szkołę 17-18, również często chodzi w weekendy. Każda wolna sobota to jest pieśń ostatnich, jeśli dobrze pamiętam, w 80 roku wprowadzono, że każda sobota była, przepraszam, w 80 roku co druga sobota była wolna, a w 1992 roku ta podstawa programowa prowadziła każdą wolną sobotę i nawet jeśli są wakacje, latem 6 tygodni i po 2 tygodnie zimą i wiosną, to w wakacje również często widać dzieci, którzy idą do szkoły, bo są jakieś zawody albo jakieś inne działania, więc na pewno przeciążenie. Po drugie, to jest scena akurat z filmu, natomiast ona symbolizuje tutaj z dosyć starego zresztą takiego serialu, symbolizuje problemy z przemocą w szkole, która często występuje i jest problemem. Tutaj na dole widzą Państwo dziewczynkę, która cierpi na taki syndrom futoko, czyli nie chce chodzić do szkoły, dlatego że dzieci się wyśmiewają i ten problem znęcania się, po japońsku idzime, on jest dosyć poważny. Także to też jest coś, z czym starają sobie szkoły radzić i to są poważne problemy, to nie są małe wady, to są duże wady. Jeśli chodzi o nauczycieli, na przykład wracając do nich, to oni średnio mają mniej lekcji niż nauczyciele na przykład w Polsce czy w innych krajach zachodnich, natomiast dużo więcej pracują w szkole, ponieważ właśnie nie ma żadnych pracowników administracyjnych. Szkoła, która liczy sobie na przykład 400 dzieci, szkoła podstawowa może mieć 20-30 nauczycieli i oni muszą wszystkie te rzeczy zorganizować, przygotować i to prowadzi do takiego obciążenia, że często nauczyciele pracują jak pracownicy korporacji, to znaczy zaczynają od 7 i kończą o 19 na przykład. Z drugiej strony często to już jest rzecz kulturowa, że często są zdolni do poświęceń, które uważają, że są dla nich pewną rzeczą oczywistą, że jeżeli dziecko jest chore, to na przykład pojadą do tego dziecka, żeby mu coś wytłumaczyć, za co nie dostają żadnych dodatkowych pieniędzy. To są rzeczy, o których tutaj nie chcę mówić, bo to nie o tym mówić mam. Przejdźmy teraz do głównego elementu, czyli do reformowania edukacji. Tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na obecną podstawę programową, obecną podstawowe zalecenia edukacyjne japońskie, to one są oparte w programie rządowym na tych trzech elementach. Po pierwsze, Japonia się bardzo szybko starzeje. Dzieci rodzi się mało. Wskaźnik dzietności wynosi obecnie 2015 wynosił 1,45. W 2024 będzie 1,42. W 2065 1,44. To oznacza, że Japonia niedługo, w 2030 roku mniej więcej, zejdzie poniżej 100 milionów ludzi i będzie dążyła do 80 milionów mniej więcej. Ten proces został zwolniony, ale on nadal trwa i tutaj jakby nie ma za bardzo nadziei na rozwiązanie tego. Więc Japonia jest zmuszona do podejmowania działań, które będą w stanie zapewnić ten sam poziom, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, infrastruktury i tak dalej, to samo jakby miejsce w Japonii, jeśli chodzi o jakość życia, przy dużo mniejszej liczbie siły roboczej i dużo większym udziale osób starszych, którymi trzeba się zajmować i które
kosztują, mówiąc brutalnie. Po drugie, globalizacja, czyli konieczność współpracy dużo większej, dużo większego otwarcia się Japonii na współpracę z różnymi kulturami, z różnymi ludźmi, którzy będą musieli przyjeżdżać do Japonii, żeby tam pracować. I dla japońskiego rządu najwyraźniej również ważna jest Olimpiada w 2020 roku. I teraz to, co Państwo widzą, to są akurat wydanie podstawowych zaleceń edukacyjnych obecnych. I teraz najważniejszą cechą japońskiego podejścia do reformowania edukacji, tak naprawdę ten slajd by wystarczył, są te daty, które widzą Państwo po lewej stronie. Dlatego, że w Japonii edukację reformuje się w pewnym sensie non-stop. Tylko robi się to w sposób planowy, metodyczny i innowacyjny. I planowy i metodyczny to zaraz wyjaśnię. Od 1956 roku tak przyjęto, że co 10 lat zmienia się podstawowe zalecenia edukacyjne, czyli podstawę programową. Zawsze. Taki jest po prostu standard. Zmienia się ją w ten sposób, że na przykład obecna podstawa dla szkół podstawowych i gimnazjów jest już ogłoszona, w tym roku zostanie ogłoszona dla liceów, a wejdzie w życie w roku 2020, 2021, 2022. Czyli wyprzedzeniem co najmniej 2 lat wiadomo, jaki będzie nowy kształt edukacji. Ten nowy kształt edukacji, zarówno jeśli chodzi o liczbę lekcji, która się zmienia, o czym zaraz, jeśli chodzi o orientację tej edukacji, na czym ona będzie się skupiała, jakie będzie nowe cele realizowała. To wszystko jest wiadome. Nie dosyć, że jest wiadome, to jeszcze okres 2 lata przed wprowadzeniem nowej podstawy jest okresem przejściowym, kiedy pewne elementy zaczynają wymieniać stare. Więc nic nie dzieje się, no przepraszam, ale to się aż prosi, żeby przywołać naszą reformę edukacji, nic nie dzieje się z roku na rok, nic nie zaskakuje nikogo. Nie ma sytuacji, że ktoś nie wie, co się stanie albo co się dzieje. W przypadku szkół podstawowych i gimnazjów te nowe zalecenia są wprowadzane od razu w całej szkole, to znaczy, że we wszystkich klasach. W przypadku liceów one są realizowane w ten sposób, że tak jak nasze gimnazjum obecnie, znaczy, że klasy 2., 3., realizują jeszcze starą podstawę, a od klasy nowej, pierwszej, w tym roku, kiedy zaczyna ona obowiązywać, realizowana jest podstawa nowa. I oczywiście, tak jak Państwu mówiłem, ponieważ mamy ministerstwo jako organ centralny, który to kontroluje i te różne, tysiące wręcz, komisje edukacyjne osób, które często działają mniej lub bardziej profesjonalnie, może amatorsko, ale często z zaangażowaniem, i nauczycieli, mamy taką sytuację, w której właśnie jest jakaś przyjęte założenia podstawy programowej, ona jest realizowana przez 10 lat, widzimy, że są różne problemy, pojawiają się nowe problemy społeczne, pojawiają się nowe wyzwania, pojawiają się nowe technologie, otrzymujemy feedback z tych szkół, z tych różnych komisji i cały czas równolegle eksperci pracują i w ministerstwie, i oczywiście eksperci na uniwersytetach i w różnych stowarzyszeniach badawczych, których jest też bardzo dużo i które zajmują się nie tylko taką tradycyjną metodyką, ale na przykład jest w Japonii Stowarzyszenie Badawcze Technologii Pedagogicznych, które istnieje od kilkudziesięciu lat i wydaje niezwykle szanowane czasopismo, które zajmuje się tylko i wyłącznie użytkowaniem różnych nowoczesnych technologii w procesie uczenia. Na przykład te wszystkie informacje są zasysane i powodują wykształcenie się niejako nowej podstawy programowej. Więc jest to reforma, która toczy się bez przerwy. Tutaj mają Państwo fragmenty nowej podstawy programowej, w której nie będę tutaj może tego czytał, bo nie mamy na to czasu, ale nacisk położony jest na umiejętności miękkie, czyli umiejętności rozwiązania problemów, współpracy w grupie, umiejętności też pracy w społeczeństwie, empatii, umiejętności stawiania czoła nowym wyzwaniom, prowadzenia zdrowego trybu życia itd., itd. To się sprowadza do czegoś, co nazywa się po japońsku ikiru chikara, czyli jakby siła do życia, mówiąc dosłownie, tłumacząc, która ma się składać z solidnej wiedzy, czyli tego elementu wiedzy, z dobrego serca, czy bogatego serca, to trudne do przetłumaczenia na polski, yutaka na tokoro. Państwo studenci rozumieją trudność przetłumaczenia tego na polski. I zdrowego ciała, przepraszam, jeszcze to serce, czyli taki element powiedzmy etyczno-empatyczny i zdrowe ciało, czyli po prostu zdrowie, dbanie o zdrowie. I to staje się podstawą wprowadzenia różnego rodzaju działań, które mają tę podstawę realizować. Jest to dosyć o tyle inne niż w Polsce, że poza
Lekcjami przedmiotowymi mamy też lekcje tak zwanego uczenia się ogólnego, które nauczyciele mogą bardzo, bardzo dowolnie wykorzystywać, o czym więcej za chwilę. Tutaj chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, która jest bardzo taką rzeczą, myślę, pokazującą namacalnie te zmiany. Jak Państwo popatrzą, to w roku 1980 liczba lekcji, w przypadku te liczby tysiące, to nie jest liczba lekcji rocznie, dodam na wszelki wypadek, tylko liczba lekcji przez cały okres edukacji, czyli przez 6 lat. I w 1980 roku ona spadła, w 1992 roku znowu spadła. To dlatego, że wówczas ministerstwo doszło do wniosku, że dzieci po prostu są przeładowane i że trzeba im troszkę odpuścić. I rzucono takie hasło, to się po japońsku nazywa yutori kyoiku, znowu trudne do przetłumaczenia, ale edukacja dająca przestrzeń, dająca oddech. Bardzo mi się podoba osobiście, co myślę, że jest zapożyczone z zarządzania, czy japońskich koncepcji zarządzania, podejście na zasadzie prób i błędów. Powiem Państwu anegdotycznie, że jedną z prób tego, żeby ułatwić dzieciom, było to, że przestano uczyć, że pi wynosi 3,14, tylko stwierdzono, że pi wynosi po prostu 3. I powodowało to jednak na tyle dużo problemów już w samej praktyce matematycznej, że powrócono do uczenia tego 3,14, natomiast samo podejście mi się bardzo podoba. I to yutori kyoiku było właśnie takim podejściem. Natomiast wyniki tego oceniono bardzo negatywnie, czy byli zwolennicy i przeciwnicy, oceniono bardzo negatywnie. I dlatego z jednej strony ministerstwo wróciło w kolejnych podstawach programowych, właśnie na podstawie tego feedbacku cały czas zbieranego ze strony szkół, do zwiększania liczby godzin, ale nie decydowania się na coś, co nazywa się po japońsku tsumekomi kyoiku, czyli po prostu wpychania wiedzy, wiadomości, tylko przenoszenia ciężaru na tak zwane aktywne uczenie się, które ma wykorzystać nowoczesne technologie po pierwsze, a poza tym ma bardziej kłaść nacisk na rozwiązywanie problemów, mówiąc w skrócie. I Państwo może myślą, kiedy słuchają, że tyle na przykład dzieci spędzają czasu w szkole, że to polega głównie na takim pamięciowym uczeniu się. Tak nie jest. Prosty przykład. Jest pewien taki test wiedzy matematycznej. Japońscy uczniowie, przygotowując się do tego testu, to są oczywiście informacje statystyczne, więc trzeba brać taką poprawkę, przerabiają około 56% zadań, które padają na tym teście. Wynik osiągnięty przez nich był 585 punktów. W Stanach Zjednoczonych uczniowie przerabiają 82%, a wynik ich jest 517. I to jest jedna z elementów, który pokazuje, że nacisk na te nie tylko wiedzę, ale uczenie się, jak rozwiązać dany problem, bez posiadania jakiejś wiedzy teoretycznej wcześniej, jest bardzo, bardzo duży. Ja przygotowując się do spotkania z Państwem, też dodatkowo jeszcze szukałem sobie informacji, oglądałem takie wideo z lekcji matematyki, coś, co dla mnie było dużym szokiem, bo nie wiem, jak Państwa doświadczenia matematyczne, moje były dobre, dodam na wszelki wypadek, ale czegoś takiego nie doświadczyłem. To była szkoła podstawowa, może trzecia, czwarta klasa. Pani nauczycielka poprosiła dzieci, żeby one jakby same wymyśliły wzór. To nie było nauczenie się wzoru i użycia go do tego, żeby rozwiązać zadanie. Nie, macie zadanie i na tej podstawie spróbujcie wyabstrahować wzór. Zupełnie inne podejście. Także to jest również bardzo ważny element, że z jednej strony więcej lekcji, dodam jeszcze, że na przykład ta ogłoszona obecnie podstawa programowa, która wejdzie w życie w 2020 roku, ona na przykład zwiększa liczbę, jeśli chodzi o podstawówkę, głównie o naukę języka obcego. W trzecia, czwarta klasa podstawówki zaczną robić to, co robiła piąta, szósta, a piąta, szósta zacznie robić rzeczy związane też, to się po japońsku mówi, słuchać, mówić, i to przeszło wcześniej, a oni jeszcze czytać i rozumieć zaczną, czyli jeszcze bardziej intensywna nauka języka obcego, co znowu jest wynikiem tego, że globalizacja jest jedną z przesłanek, które powodują, że taki, a nie inny kierunek ta reforma ma. Więc widzą Państwo, że jest to bardzo metodyczne, bardzo łatwe do zarządzania, też dobrze zarządzane po prostu. A teraz chciałem Państwu pokazać konkretne przykłady dwóch takich działań, które się doskonale jakby wpisują w to podejście ogólne. I pierwsza rzecz to jest projekt wykorzystania technologii informatycznych i komputerowych. Zaczęło to się to wszystko pod koniec XX wieku. Zaangażowały się to
Oczywiście najpierw był dokument rządowy, który rysował pewną wizję i weszły w to dwa ministerstwa, w ten projekt jakby osobno na początku, później połączyły siły. Pierwsze to było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komunikacji. Tutaj po lewej stronie te liczne postaci, to jest właśnie raport po tym projekcie. Projekt nazywa się Szkoła Przyszłości. I rok później weszło Ministerstwo Edukacji, które widzą Państwo okładkę raportu z prawej strony, mniej atrakcyjna. Ten projekt nazywał się Innowacyjne uczenie się. I muszę powiedzieć, że jest to dosyć niesamowita rzecz, ponieważ na podstawie zaleceń rządu stwierdzono, że w 2020 roku wszystkie dzieci będą miały w ręku, uczyły się, trudno mi to na polski powiedzieć, bo to nie jest tablet, bo to jest słowo bardziej ogólne, mówiąc precyzyjnie, z terminalem sieci, czyli albo tabletem, albo komputerem. Nie zakładano, co to będzie. Wybrano 10 szkół podstawowych, 8 gimnazjów i 2 szkoły specjalne. Podzielono te szkoły na wschodnią, zachodnią Japonię i przez następne 4 lata wydano w przeliczeniu na nasze około 300 milionów złotych tylko i wyłącznie na testowanie w tych szkołach tego właśnie, że te dzieci używają tego sprzętu. Testowano wszystko. Od strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które finansowało, zajmuje się infrastrukturą, testowano obciążenie sieci, dostępność gniazdek do ładowania, typy samego sprzętu, czy one mają być produkcji japońskiej, czy nie japońskiej, czy to ma być tablet, czy komputer, jakie one mają być ciężkie, czy to ma być w chmurze, czy w jakiś inny sposób dostarczane mają być dane, czyli całą stronę infrastrukturalną, a jeśli chodzi o ministerstwo, to nadzorowano od strony, powiedzmy, wykorzystywania materiałów, ponieważ wniosek był taki, że te na przykład materiały, które u nas się używa, to są materiały przeznaczone do lekcji wykorzystujących komputer, które są specjalnymi lekcjami, jak lekcje informatyki. A jeżeli chce się wykorzystywać wszędzie, na każdej lekcji, to muszą być specjalnie do tego zrobione materiały i dano tutaj wsparcie, jeśli chodzi o dla nauczycieli, żeby nauczyciele sami przygotowywali. Nauczyciele przygotowali sami około 1000 plików różnych materiałów do wykorzystywania. Dodam jeszcze, że ministerstwo też dało pieniądze na to, żeby był w każdej szkole jeden pracownik dedykowany tylko do wsparcia tych działań związanych, po prostu jakiś informatyk, który się na tym zna. I zrobiono to po to przez te 4 lata, żeby zawiązać grupę roboczą, która będzie te dane analizowała przez następne 6 lat, po to, że kiedy to wejdzie w 2020, żeby to było idealnie przygotowane. Oczywiście to się wiąże z innymi elementami podstawy programowej, czyli tymi elementami współpracy, bo teraz na przykład można przez komputer się połączyć ze Stanami i uczyć się lepiej języka, rozmawiając sobie z kolegą ze Stanów. Albo można współpracować, bo jesteśmy podłączeni do jednej aplikacji, widzimy, co robimy na swoich tabletach i możemy współpracować dużo lepiej niż wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Realizuje się te cele również inne. I to jest naprawdę, no, dla mnie robi to niesamowite wrażenie, ponieważ dokładność, staranność tego projektu, no ja bym chciał, żeby w Polsce podchodzono do jakiegokolwiek projektu w ten sposób. Tu widzą Państwo przykłady z raportu, na przykład po lewej stronie specjalnie wybrano tablet dla szkół ze wschodniej Japonii, a ten drugi typ komputera, kojarzą Państwo tak obracany, że można zrobić z niego tablet dla drugiej, żeby przetestować po prostu. Widzą Państwo tutaj, w jakim miejscu umieszczano serwer po to, żeby się dzieci nie poparzyły. Różne rozwiązania. Każda szkoła wymyślała swoje, więc jest to nie, no tak się po prostu podchodzi do zarządzania zmianą. Wprowadza się zmiany modelowo w różnych obszarach, potem zbiera się informacje, dane, analizuje się i wypracowuje się najlepsze rozwiązanie. Szkoda tylko, że tutaj to się dzieje w szkołach, a w Polsce dzieje się to tylko w przedsiębiorstwach prywatnych. Widzą Państwo tutaj różne sposoby podchodzenia do ładowania. To są szafki ładujące te tablety. To jest niesamowite, że na przykład brało się pod uwagę takie rzeczy, tutaj mało jest tych zdjęć, umieszczenie nadajników, routerów, czy na przykład jeżeli dziecku podczas lekcji się rozładuje, to czy dziecko nie będzie miało problemu, kiedy jest małe, żeby podejść na środek klasy i podłączyć, więc gdzie umieścić miejsca do ładowania tych urządzeń, żeby one psychicznie jakoś nie miały z tym problemu. Naprawdę analiza bardzo szczegółowa. No widzą Państwo takie oczywista jakby rzecz, żeby się dzieci nie uderzyły na przykład, prawda? Czy jak kable mają być na takiej tablicy interaktywnej, która nie ma być zawieszona na ścianie, dlatego że chcemy te tablice móc wykorzystywać wszędzie, w sali gimnastycznej, żeby chcemy postawić gdzie indziej, to też mamy móc, więc jak zabezpieczyć kable, żeby dzieci tam się nie pozabijały. Testowano, jak one współpracują właśnie, jak nauczyciel tłumaczy jednemu dziecku, jak dzieci leworęczne sobie radzą,
czy te tablety mają leżeć, czy mają być specjalne podpórki, jakie te podpórki, no po prostu szczegółowość analizy pełna. Tu widzą Państwo, ten pracownik z kółkiem to jest pracownik właśnie wsparcia. Nauczycielka uczy, on coś tam pomaga. Tutaj ten pracownik uczy dziecko, jak się obsługuje. To, co tu Państwo widzą, to jest też, czego u nas w Polsce bardzo często brakuje, myślę, że wszędzie na świecie, czyli informacja dla rodziców, tłumacząca dokładnie cele takiego projektu i sposób jego realizacji. Druga rzecz, o której chciałem Państwu powiedzieć, to jest edukacja dla przedsiębiorczości. Tu na sali jest kilka osób, które mają z tym do czynienia, ponieważ na skutek mojej stanowczej namowy w ramach zajęć translatoryki tłumaczymy, czy właściwie Państwo tłumaczą, a ja tylko pomagam, właśnie raport dotyczący edukacji dla przedsiębiorczości. To są przykłady działań w ramach tej edukacji z różnych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. To wygląda tak, że w Japonii obecnie w szkołach podstawowych 10% mniej więcej, w gimnazjach 32%, w liceach 43% taką edukację prowadzi. Jest to projekt Ministerstwa Gospodarki, w które włączyło się Ministerstwo Edukacji. I muszę Państwu powiedzieć, że jest to rzecz naprawdę niesamowita, ponieważ dzieci najczęściej, ja nie mówię, że zawsze tak to wygląda, ale najczęściej, dwie cechy takie podstawowe. One najczęściej bawią się w firmę, czyli zakładają po prostu firmę, przychodzą najczęściej z zewnątrz, nie wewnętrzni nauczyciele, tylko z zewnątrz ludzie, którzy są w biznesie lokalnym, czyli mają sklepy, mają jakieś fabryki, mają jakieś zakłady, tłumaczą ten biznes, w ten sposób wspierają i dzięki temu mamy dwa elementy. Po pierwsze, to się rzeczywiście dzieje, znaczy te dzieci rzeczywiście zbierają pieniądze, rzeczywiście wymyślają produkt, rzeczywiście go wykonują, często z pomocą dorosłych, ale co z tego, i rzeczywiście go sprzedają potem, na przykład przed dworcem lokalnym, który w Japonii, szczególnie w małej miejscowości, jest takim centrum cywilizacyjnym, albo też w takim pasażu przed dworcem się znajdującym, gdzie najwięcej ludzi chodzi na zakupy. Potem dokonują bilansu, podsumowują zyski, które częściowo służą na zwrócenie kapitałów, które musieli najpierw uzyskać od rodziców czy jakichś innych osób, a resztą albo dzielą się, czy wymyślają jakieś wspólne przedsięwzięcie, albo finansują coś dla szkoły. Jest to, martwię się, że gdyby w Polsce to robisz, to nie wiem, czy Urząd Skarbowy nie miałby tutaj coś do powiedzenia, ale jest to naprawdę niesamowite, że to doświadczenie właśnie, ponieważ oni się nie uczą biernie, jak funkcjonuje firma, tylko doświadczają rzeczywiście, z pomocą dorosłych robią biznesplany, wymyślają produkty. I to nie mówię tutaj o dzieciach z liceów, tylko o dzieciach z podstawówki, przedstawiają te produkty, uzyskują zewnętrzną ocenę. To służy nie tylko poznaniu mechanizmów działania firmy, ale służy wsparciu ich umiejętności matematycznych, pewności siebie, umiejętności współpracy, umiejętności prezentowania przed obcymi ludźmi, dorosłymi. To jest bardzo ważne dla ich samooceny. Badania pokazują, że aby wyniki, jeśli chodzi o właśnie te wszystkie pozytywne elementy, są 15% wyższe, jeżeli dzieci robią to przez doświadczenie, a nie biernie. I taki przykład jeszcze jeden z tego projektu. Tu widzą Państwo, to jest ze szkoły, której nazwy teraz zapomniałem, ale to nie jest ważne. W tej szkole ta edukacja dla przedsiębiorczości, to jest szkoła podstawowa, co widać zresztą chyba po jakości rysunków, ona się dzieje w każdej klasie. To jest dla mnie też fascynujące dosyć, nie wiem jak dla Państwa, że również dzieci w pierwszej klasie na przykład są włączeni w tę edukację na różne sposoby bardzo proste, na przykład robiąc modele produktów z gliny, wymyślając coś, rysując, albo uznaje się, że ważnym elementem takiego kształtowania dziecka ku przedsiębiorczości, czy ku też poczucia własnej wartości, jest umiejętność autoanalizy. Więc na przykład dzieci w pierwszej klasie planują działania na cały rok i potem po tym działaniach na cały rok, które to działania wyglądają na przykład tak, że chce nauczyć się grać na pianinie albo chce przeczytać 3 książki czy coś w tym rodzaju, są potem, oceniają to, wracają do tego pod koniec roku i oceniają się nawzajem. W tej szkole każdy poziom miał inny rodzaj działania. W trzeciej klasie ten produkt już był wykonany, te produkty, które tam robiono, to były takie w Japonii bardzo popularne ręczniczki, które latem są niezbędne, bo tam jest bardzo gorąco i wilgotno, trzeba się wycierać. Dzieci wymyślały te ręczniczki, zostały one potem z pomocą ich wykonane i sprzedawały te ręczniczki właśnie na ulicy. Więc proszę pomyśleć,
czy w Polsce to było takie łatwe. Dziecko z trzeciej klasy 10 lat idzie na ulicy, przepraszam, czy kupi pan ręczniczek. W Japonii często się dosyć widzi takie sytuacje. Ostatnio byłem w Japonii, przejechałem pociągiem, to był taki lokalny pociąg i chodziły dziewczyny z gimnazjum, które sprzedawały ciastka, które upiekły. Właśnie no, na tym to polega. I teraz pokazuję to Państwu dlatego, że jakby kulminacją tej działalności w szóstej klasie są targi zawodów. Przychodzą ludzie różnych zawodów. Tu przepraszam, jeszcze zapomniałem o drugiej cesze. Rzeczywiste doświadczenia, a druga cecha, silne powiązanie z lokalną społecznością, z lokalnymi sklepami, z lokalnymi przedsiębiorcami, z ludźmi stąd. Często z małych miejscowości, ze wsi. I chodzi o to, żeby dzieciom pokazać, że tutaj robimy też wartościowe rzeczy, że możemy być dumni z tego, że to są też pewne takie modele, role models lokalne. To jest też bardzo ważna rzecz, dlatego nie tylko dla tych dzieci, ale też często jakby opinie uzyskiwane od lokalnych mieszkańców są takie, że patrząc jak te dzieci się wysilają, oczywiście jak to dzieci podchodzą do tego bardzo poważnie, że ci mieszkańcy czuli się bardzo fajnie, że było im dobrze po prostu, że widzą, że nie dzieci wyjeżdżają z tej wsi, tylko że angażują się w takie rzeczy i że robią coś tak ciekawego i to dla nich też było ważnym bardzo doświadczeniem. Na tych targach zawodów przychodzą ludzie z różnych zawodów i to służy też temu, żeby dzieci kończące szkołę myślały o ewentualnie przyszłej jakiejś karierze zawodowej i swojej dalszej edukacji. Natomiast elementem działań w klasie czwartej, tutaj ten rysunek to właśnie klasa czwarta, jest to, że żeby utrwalić to doświadczenie, uczniowie klasy czwartej sporządzają rodzaj takiego standardu, takiego listu do ucznia klasy trzeciej, który będzie w tym roku robił to. Czyli on, nie wiadomo jeszcze co, czy to będzie ręczniczek, czy coś innego, ale on będzie sprzedawał. I ten uczeń stara się przekazać tymi rysunkami i opisem, co jest, jak trzeba robić, żeby się sprzedało na ulicy. Że jak tak podchodzisz, to się nie sprzeda, a jak tak podchodzisz, to się sprzeda. I genialność tego jest, nie polega tylko na tym, że dzięki temu ten uczeń czwartej klasy wraca do tego doświadczenia, niejako przerabia je na nowo i jakby te pozytywne rzeczy, które wówczas doświadczał, ponownie internalizuje, ale też w tym, że on uczy się i uczy tego swojego kolegę z trzeciej klasy, któremu to daje, że jest coś takiego jak standard, jakaś przyjęta zasada. I jest to niesamowicie ważne, ponieważ na tym polega współczesny biznes, na tym polega współczesna fabryka, na tym polega współczesna firma, że są pewne przyjęte standardy. To nie znaczy, że one są przyjęte na zawsze i że nie wolno ich zmieniać. Wprost przeciwnie, je trzeba zmieniać, ale jeżeli teraz obowiązuje standard taki, to postępujemy tak. A jeśli uważamy, że można zrobić coś lepiej, to proponujemy, wszyscy uzgadniamy, że jest nowy standard i robimy w nowy sposób. I kiedy zobaczyłem te rysunki, przeczytałem o tym po raz pierwszy, to zrozumiałem, że to nie chodzi o to, że Japończycy, co często w Polsce czy na Zachodzie się podnosi, to nie jest kwestia jakiegoś kulturowego uwarunkowania czy jakiejś egzotyki japońskiej, że tam jakoś ludzie w naturalny sposób przestrzegają zasad i się śmieci rzeczywiście nie wyrzuca się na ulicy, tylko to jest kwestia być może w znacznej mierze takiego właśnie podejścia do edukacji, wprowadzania takich właśnie elementów do kształcenia dzieci. Czas niestety się skończył, więc żeby podsumować troszeczkę przewrotnie, tutaj widzą Państwo portret pewnego księcia Shotoku. Państwo studenci się śmieją, bo to jedna z postaci moich ulubionych, który żył w wieku VI-VII. Zmarł w 621 roku. On miał napisać, tak naprawdę nie napisał, ale miał napisać taki dokument, który nazywa się Prawem 17 artykułów i w jednym z artykułów tego dokumentu pisze, że nie ma ludzi złych i dobrych. Jeżeli się we właściwy sposób pouczy, czy też nauczy człowieka, to każdy będzie postępował dobrze. I to jest dla mnie podsumowanie. To nie jest kwestia jakiegoś, znowu, kulturowego uwarunkowania, jakichś cech genetycznych Japończyków, że oni potrafią tak zrobić, bo to, czym Państwu opowiadałem, to jest po prostu przyjęcie pewnych zasad, konsekwentne ich się trzymanie, konsekwentne ich realizowanie. I wydaje mi się, że tego rodzaju podejście jest dostępne dla wszystkich. To nie ma żadnych ograniczeń kulturowych, żadnych ograniczeń geograficznych, żadnych ograniczeń. Jeżeli byśmy chcieli
również możemy takie podejście zastosować. Oczywiście, tak jak Państwu mówiłem, tutaj starałem się bardzo podkreślać to, że nie jest to z mojej strony ślepa miłość do japońskiego systemu edukacji, który ma wiele swoich problemów, ale myślę, że mam nadzieję, że przekonałem Państwa, że ma też pewne elementy pozytywne, które warto jest naśladować. I mówię to i jako badacz, i jako osoba zajmująca się zarządzaniem, ale też jako ojciec posiadający dzieci w polskiej szkole. Aż troje. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. To właśnie to. I zanim Państwa zaproszę na kolejny wydziałowy wykład otwarty, który będzie prawdopodobnie w następnym miesiącu, nie jestem pewien, ale zawsze te informacje mogą Państwo znaleźć na stronie wydziału lub na fanpage'u wydziału, to zapytam, czy mają Państwo jakieś pytania lub też komentarze, a ja się postaram odpowiedzieć.